Cześć, witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszym filmie. I dzisiaj porozmawiamy sobie o dodawaniu ułamków dziesiętnych. Przepraszam, zwykłych. Zwykłych, bo mi właśnie tutaj się przejęzyczyłam. Zobaczymy sobie ten temat. No dobra, wiecie, to jest taka głupia tablica trochę, ale... No ale co zrobić? No i dodawanie ułamków zwykłych to nasz temat. Możemy sobie nalepkę jakoś nalepić, żeby to tak nudno nie było. Okej. I słuchajcie, dzisiaj właśnie porozmawiamy o tym temacie. Ten temat jest stąd, że niedługo jutro jest kartkówka właściwie z tego tematu. Ja mam w mojej klasie. Jak już dotarł ten mój YouTube do jakichś ludzi nie z tej mojej klasy, to jestem pod wrażeniem, bo to jest dopiero trzeci film, ale wiem, że raczej tak nie jest. No więc skoro jutro jest kartkówka, to my sobie porobimy trochę rzeczy, takich jak dodawanie ułamków zwykłych. Na początku muszę jeszcze jednak przekazać Wam i napisać jedną bardzo ważną kwestię. Możecie sobie przygotować, nie wiem, jakiś notatnik, moje prywatne notatki, ja mam też akurat, pokażę może je na chwilę, włączę kamerkę. To właśnie są takie, na przykład one wyglądają w takich zeszytach, gdzie tu są takie akapity, a ja sobie mam, to jest akurat zeszyt do historii, geografii niemieckiego i biologii. I mam też takie inne, do matematyki na przykład. I po prostu tam robię notatki nie z lekcji, tylko jak ja się uczę w domu i uważam, że to stosowne i przydatne. Więc zapiszcie sobie gdzieś, albo nie wiem, nie musicie, ale zachęcam. Nie dodajemy do siebie mianowników. Tylko liczniki. Dobra, nie dodajemy do siebie mianowników, tylko liczniki. To słuchajcie, takie bardzo ważna rzecz, taki bardzo ważny apel, bo to jest po prostu potrzebne, bo większość osób niestety robi to całkowicie odwrotnie, a wiem to z moich doświadczeń. Dobra, i teraz tak, spróbujemy do siebie pododawać troszkę tych rzeczy, tylko muszę moje prywatne notatki tutaj znaleźć, bo ja tam sobie zapisałam dla Was przykłady. O, teraz słuchajcie, już otwieram. Okej, to zaczynamy. 3/10. Możecie pisać to razem ze mną. Przepraszam, że mam takie wszystkie pismo, ale piszę to na touchpadzie. Dodać 1/2. No dobra, słuchajcie. I z tym dodawaniem to jest taki trochę kłopocik, bo mianowniki, skoro ich nie dodajemy do siebie, to mamy z nimi mały kłopot, tak jak już wspominam. No bo tu jest mianownik 10, a tu mianownik 2. I to jest takie trochę niesprawiedliwe, że tak powiem nawet. Śmiało mogę to powiedzieć. Bo okej, to ma być kółko. Albo w sumie czekajcie. Zrobimy sobie dużo mądrzejszy pomysł z kółkiem. O, i chcę jeszcze zrobić sobie żółte kółko na przykład. I jeszcze jedno jakieś kółko by się przydało. O, te żółte. I my je sobie podzielimy na trochę części. Bo mianownik to wskazuje zawsze w ułamku, na ile liczb jest on podzielony. Tu podzielimy na dwie w miarę równe części. A tutaj na... Zobaczcie, mi to automatycznie wyrównuje fajnie, no nie? I nie musicie oglądać mojego krzywego pisma. A tutaj to już sobie podzielimy troszkę inaczej. O, tu nie wyrównam. Bo aż na 10 części to nasza pizza. To jest, są nasze pizze. Jedną podzielono na dwie części. Stąd się to wzięło, słuchajcie.
I drugą na 10. I to się też stąd wzięło. Ale teraz tak. Wyobraźmy sobie, że teraz bierzemy jedną z dwóch części pizzy. Na przykład, nie wiem, żeby ją zjeść. A tutaj, że 3 z 10 części pizzy. Bierzemy 3 kawałki z takiej pizzy takich samych rozmiarów, która jest po prostu podzielona na jakieś tam mniejsze części. Spora różnica, prawda? To są pizzy tych samych rozmiarów. To są pizze tych samych rozmiarów. Naprawdę, one są tych samych rozmiarów, słuchajcie. Wiem, że mogły nie wyjść, ale no, one są tych samych rozmiarów. Dlatego to jest niesprawiedliwe. Tylko my to musimy sprowadzić do wspólnego mianownika. I mianownik musi być większy. Czyli my tak naprawdę tutaj szukamy takiej jednej rzeczy, która się nazywa jak? NWW, słuchajcie. Najmniejszy wspólny dzielnik. Tak naprawdę to my tu nie robimy żadnych wielkich komplikacji, tylko tutaj szukamy NWW, największego najmniejszego, przepraszam, wspólnego dzielnika. Tego tutaj sobie robimy. I teraz zobaczcie. Który tutaj będzie największy wspólny dzielnik przy dwóch liczb? Wielokrotność. 10, tak, to będzie 10. Zapiszmy to sobie. I tu też 10, tak, bo 2 w końcu da nam 10. Możemy to też podzielić, tak, 10 na 2 i wtedy to też wyjdzie nam na spokojnie. Teraz tak, jest, słuchajcie, czasem licznik się zmienia, a czasem nie. I ja wam powiem, że to zależy od mianownika. Jeśli mianownik się zmienił, licznik zmieni się również. Jeśli mianownik pozostał taki sam, licznik również pozostanie taki sam. Tutaj porównajemy sobie z nowym starym. Stary 10, nowy 10. Nic nie ulega zmianie, czyli licznik sobie przepisujemy, bo jest taki sam. Ale tutaj już jest więcej komplikacji, bo stary mianownik to było 2, a nowy to 10. Dlatego tu już musimy sobie coś zadziałać. Czyli licznik się zmieni. Po pierwsze, na początku nowy dzielimy przez stary. Tak, w tym przypadku to będzie przez 2 podzielone. Możemy to sobie tu wpisać. Czyli nowy mianownik dzielimy przez stary. I tu wyjdzie 10 podzielić na 2. To będzie 5, tak? Wyjdzie 5. I wtedy to, ten wynik, słuchajcie, razy nasz licznik. Ten wynik razy nasz licznik. Czyli 5 razy 1, 5. A my to tu sobie teraz dodajemy. Czyli to wyjdzie 8. Nie, 10, 20. Żarcik. Przecież nie dodajemy do siebie mianowników. Mianowniki to kompletnie skreślamy. Tylko liczniki, tylko i wyłącznie liczniki. One muszą być takie same i wtedy je przepisujemy. Ale na kartkówkach trzeba o tym pamiętać. Skracamy. Te dwie liczby możemy podzielić przez 2. Wyjdzie wtedy 4. Piąte. Dobra, zrobimy jeszcze jeden przykład. Albo i dwa. Nie wiem, jaki mamy tam czas nagrania. Tylko zobaczymy, dobra? Dobra, jeszcze 6 minut. To 2 myślę, że zdążymy. Zrobimy sobie teraz taki przykład. Jedna cała. I 3/4. Dodać 5/12. O, może w ten sposób wytrzasnęłam. Oczywiście wytrzaskuję te przykłady z kosmosu teraz. Ale no cóż, słuchajcie. Jest kites. I może zmienimy kolor, żeby szło się chociaż tutaj trochę rozczytać z tego. Czyli tu jest jeszcze tym kolorem, dobra? Załóżmy, że tu jest jeszcze tym kolorem. Ok. Po pierwsze, musimy znaleźć wspólny mianownik. Czy te liczby są takie same, czy mianowniki są takie same, słuchajcie? Nie, one nie są takie same, to widać, dlatego musimy poszukać w nich N, W, W.
musimy w nich znaleźć NWW, czyli najmniejszy wspólny dzielnik. Wielokrotność, ciągle mi się to myli, nie zważę, proszę nie zwracajcie na to uwagi. To jest najmniejsza wspólna wielokrotność. Chyba teraz się nie powinna, zawsze. I tak, najmniejsza wspólna wielokrotność to będzie tutaj nasz mianownik 12. Tego wpisujemy go tu sobie. Dodajemy tu wszystko, oczywiście. I 12. No matko, tu wyszło makabrycznie, słuchajcie, ale trudno. I teraz tak, czy w pierwszej liczbie, aha, całości oczywiście zawsze przepisujemy. W pierwszej liczbie mianownik uległ zmianie, czyli licznik, tak jak mówiłam, też ulegnie zmianie. Czyli musimy nasz nowy licznik podzielić przez stary licznik, czyli przez 4, ile to wyjdzie? 3, tak? I pomnożyć to razy 3 i wynik wpisujemy sobie tutaj do naszego licznika, czyli to będzie 3 razy 3, to 9. Tak, wpisujemy to tu sobie. Dodać coś ten 12. I czy tutaj mianownik uległ zmianie? Nie, mianownik pozostał taki sam, dlatego licznik również sobie przepisujemy. Równość, słuchajcie. Teraz tak, dodajemy całości do całości, licznik do licznika, a mianowniki przepisujemy. Teraz tak, czyli dodajemy jeden całości, tak. I będzie teraz 9. Nie, przepraszam. Przepraszam, ja tu przepisuję sobie już z tego. Musimy to sobie tutaj tylko wymazać. 1 i teraz 9 dodać. 5, 14. Tak, 14. Ale jakich? No dobra, przepisujemy nasz mianownik. 12. I teraz równa się, słuchajcie. Możemy to skrócić i o tym należy pamiętać, zwłaszcza przy kartkówkach. Bo no jak dla mnie mogłoby to tak w ogóle zostać, ale pani od matematyki takiej będzie chciała. Więc 14 dwunastych. Na początku trzeba wyciągnąć całości. Tak, to jest też bardzo ważne zawsze. Potem oprócz tych kroków, co wykonujemy tutaj, sprawdzamy, czy mamy całości do wyciągnięcia jakieś. I no cóż, słuchajcie, i wtedy można już wyciągać, a wtedy skracać. Czyli tutaj, zobaczcie, mamy dwie całe. Teraz, i ile nam tu zostanie? Dwie dwunaste. Ale to nic wielkiego, bo jeszcze mamy tutaj coś do zrobienia, słuchajcie. Dwie i dwanaście, proszę zawsze sprawdzać, czy to można wszystko skrócić. Czyli teraz w tym przypadku całości zawsze pozostają nienaruszone. Chyba że wyciągamy je. Dwie całe i jedna szósta. Dwie całe i jedna szósta. Zobaczymy, jaki mamy czas nagrania. Słuchajcie, minuta 53, czyli nie zdążymy jeszcze jednego przykładu. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Dajcie łapkę w górę. Bardzo was o to proszę. I subskrybujcie mój kanał, jeśli podobał się wam ten film. No i możecie komentować jakieś pozytywne opinie. Albo jak coś się wam nie podobało, albo jak chcielibyście coś dodać, to również zapraszam do komentowania. Dziękuję.